Z tego kamieniołomu, położonego w odległym północnym regionie Rosji, pochodzą kamienie warte miliony. Górnicy wydobywający tony kruszcu zawierającego drogocenne diamenty pracują pod ziemią 24 godziny na dobę. To bardzo ciężka praca, ale u nas to już rodzinna tradycja. Mój ojciec pracował w tej kopalni, ja pracuję w niej już od 1997 roku. Kamienie wydobywane są z głębokich pokładów znajdujących się ponad kilometr pod powierzchnią ziemi. Następnie wyłupywane są z nich diamenty. Nina Nikonowna pracę w tej kopalni zaczęła tuż po ukończeniu szkoły, ponad pół wieku temu. Miała wtedy 17 lat. Przez wszystkie te lata, w sumie 53, przeszło przez moje ręce naprawdę dużo szlachetnych kamieni. Czasem próbuję sobie wyobrazić, jak noszą je piękni ludzie, może nawet ktoś w Rosji. Jestem dumna, że mogłam się do tego przyczynić. Kamienie szlachetne, przynoszące milionowe zyski, są poddawane obróbce w tej fabryce. Pracownicy zarabiają tu raczej skromnie. Ich pensje są wprawdzie wyższe od średniej krajowej, ale w tym odległym regionie produkty są bardzo drogie. Muszą być dostarczane drogą lotniczą. Ponadto sankcje Unii Europejskiej osłabiły gospodarkę. Spadła cena ropy naftowej, więc na przykład cena mleka poszła mocno w górę. Kraj potrzebuje pieniędzy, dlatego rosyjski rząd chciał sprzedać za 900 milionów dolarów swoje udziały w fabryce diamentów, ale uzyskał cenę o 90 milionów dolarów niższą. Gdyby cena sprzedaży była wyższa, nie zostałoby to dobrze odebrane przez giełdę, a tak udało się bez większych problemów przeprowadzić pierwszą tego typu prywatyzację. To dlatego cena sprzedaży jest niższa. Gdyby nie udało się sprzedać wszystkich oferowanych akcji, nie byłoby tej prywatyzacji. Naturalnie dla kraju byłoby lepiej, gdyby kopalnie sprzedano drożej, ale sytuacja gospodarcza w Rosji jest ostatnio bardzo trudna. Inwestorzy z Bliskiego Wschodu i Azji wykorzystują teraz problemy ekonomiczne Rosji i szukają w tym kraju lukratywnych biznesów. Zachodni inwestorzy są bardziej powściągliwi. Opierają się tej pokusie m.in. z powodów politycznych.